Witajcie moi drodzy, z tej strony Sylwia Węsiora z rynku dzieł Made By Me i dzisiaj przychodzę do Was z nową serią filmów. Tym razem odratowane sytuacje, czyli jak naprawić pracę, by nie musieć ich wyrzucić. Jak wiadomo, potrzeba matką wynalazków i tak się stało też i w tym przypadku. Robiłam sobie album na podstawie tutorialu pani Asi Szulik, i tutaj sobie utworzyłam jedną ze stron właśnie zaproponowaną do albumu. Miał być to wodospad złożony z czterech czy pięciu klapek i zamykany miał być piątą przeciwległą. Tutaj, jak widzicie, pokazuję Wam już to, co mi nie wyszło, czyli wyrwaną jedną ze stron wodospadu. Wyglądało to w ten sposób, że podkleiłam sobie skrzydełko. Niestety trochę krzywo mi się to nakleiło, więc postanowiłam delikatnie wyciągnąć sobie tą górną część karty. Ale przy takim wymocowywaniu, niestety ta karta się urwała razem z kawałkiem papieru tego skrapowego, który był bazą mojej strony. No i postanowiłam sobie jakoś temu zaradzić. Wziąłam pasek, który komponował mi się kolorystycznie do tych papierów do tej kolekcji i zastanawiałam się, co z tym zrobić. Więc pomyślałam sobie tak, ok, mamy tutaj odległość, musimy naciąć rowek, żeby móc tutaj doczepić kolejną klapkę do wodospadu, więc muszę na pewno nakleić pasek, który będzie szerokości dwóch tych odległości między kartami sąsiednimi, które teraz widzicie. Tutaj Wam pokazuję, że wysokość musi być minimum taka jak wysokość naszej klapki, dlatego że będziemy musieli ten papier sobie delikatnie naciąć i zrobić w nim rowek, tak żeby tą stronę kolejną tam domontować do całości. Teraz przycinam sobie papier właśnie z takiego ozdobnego paska i teraz dopasowuję go właśnie do tej odległości między dwoma klapeczkami. Tutaj jak widać udało się to całkiem dobrze zrobić i zależało mi na tym właśnie, żeby miejsce, w którym tutaj Wam pokazuję, było takie delikatne pęknięcie, żeby je też zakryć, więc papier przesunęłam delikatnie bardziej w lewą stronę. Ważne jest przy klejeniu takich pasków, żeby wchodził papier lekko pod tą górną klapeczkę. Stanowił nam takie podparcie dla tej klapki, ale też, żeby nie nachodził na tą dolną, na linię pikowania. Tutaj to było bardzo ciężko zrobić, dlatego postanowiłam odciąć jeszcze kawałek tego papieru, który trochę mnie blokował w tym manewrowaniu tym ozdobnym paskiem. Odklejam teraz taśmę dwustronną, biorę klej, nakładam go tutaj na te elementy, które mi pozostały nieobcięte tutaj, po tej części, na której będzie naklejany również nasz pasek i zaraz będę naklejać tutaj właśnie ten wycięty element pamiętajcie, żeby kleju nie dawać zbyt dużo, bo może nam wyciec i wtedy pobrudzić nam papier ale też, żeby nie dać go zbyt mało, żeby ta klapeczka naprawdę porządnie się trzymała Tutaj dopasowuję, dociskam, nadmiar kleju ścieram sobie palcem, jakieś pojedyncze kropeczki, które zostały od ołówka ścieram sobie za pomocą gumki i jeszcze raz sobie wszystko tutaj dociskam, sprawdzam, czy sąsiednie klapki. Zamykają się bez problemu na ten nasz naklejony pasek, i wszystko wygląda na to, że się świetnie zgadza. Teraz nacinam sobie rowek, w który będę wsuwała skrzydełko od naszej brakującej karty, którą została wcześniej wyrwana. I jak mam przygotowany, y, odpowiednio nacięty taki rowek. To teraz będę wprowadzała w niego mm, naszą kolejną klapkę. Klapkę zginamy w drugą stronę odrowku, który zrobiliśmy na tablicy do bigowania. Dociskamy go sobie delikatnie kością. Boki e, tego skrzydełka obcinamy w ten sposób, żeby nie naciąć tutaj zgięcia, czyli tego naszego bigu. Wtedy będzie klapeczka przepięknie przylegała, nic nie będzie odstawało ani zbyt głęboko nam wpadało. Tutaj sobie jeszcze dopasowuję wszystko, sprawdzam, czy na pewno będzie się zgadzała nam ta odległość. Teraz kleję sobie skrzydełko za pomocą kleju. Wygładzam klej palcem i zawsze paznokciem sobie delikatnie wzdłuż naszego bigu, delikatnie sobie przejeżdżam i nadmiar kleju ścieram, żeby nie wycikł mi ani na klapkę, ani na nasz papier skrapowy. Dopasowuję, przyciskam, wygładzam. I klapeczka gotowa. Jak widzicie, bieg przepięknie widoczny, nic nie zalane klejem, więc wygląda na to, że strona uratowana. Teraz sobie dociskam jeszcze raz całość naszej karty, zginam klapeczkę przeciwległą, która będzie za pomocą magnesu trzymała nam cały wodospad i biorę taśmę dosyć szeroką, dwustronną, którą chcę przykleić i złączyć ze sobą tak już trwale. E, poszczególne właśnie elementy tego wodospadu. Tutaj na koniec używam węższej taśmy, ponieważ ta szeroka by już wystawała ponad stronę, a e, też będzie w zupełności wystarczała i trzymała nam bardzo ładnie e, tą ostatnią klapeczkę od wodospadu. Jeszcze raz wszystko wygładzamy, dociskamy i tak prezentuje się nasza strona. Jak widać, wszystko gra, każda z kart się obraca. Także wygląda na to, że zadanie wykonane. Dajcie znać, jak podoba Wam się taka seria filmów. Czy też często Wam się zdarzają jakieś papierowe wpadki? A póki co, żegnam Was i życzę Wam dobrego wieczoru. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Hej.